W jaki sposób ludzie się unieszczęśliwiają? Myślę, że warto sobie parę słów na ten temat zamienić. Troszkę może podejdziemy do tego humorystycznie, ale proszę pamiętać, że ten materiał może taki jest odrobinę przewrotny, jakkolwiek jego intencją nie jest wpędzanie kogokolwiek w doła, rzecz jasna. Chodzi tutaj o to, aby pewnych spraw unikać i pewnym historiom zapobiegać. Witam Państwa serdecznie przy mikrofonie Rafał Olszak, psycholog kliniczny i psychoterapeuta. Niektórzy uważają, że w sumie szczęście jest przereklamowane. Niektórzy twierdzą, że osoby szczęśliwe to są w gruncie rzeczy albo głupcy, bo nie widzą, jaki ten świat jest, albo osoby no, bezgranicznie naiwne. Natomiast z kolei są zdania, że jeśli chodzi o cierpienie, no to. Uważają, że jakby ona jest, ono jest jakby taką esencją ludzkiego życia, że ono jest wpisane w ludzką kondycję i właśnie ono stanowi źródło, najlepsze źródło informacji na temat tego, jakie życie jest, jaki świat jest, jakie są więzi międzyludzkie i wszystko sprowadzają często do tego no, nieszczęsnego cierpienia. No, dla niektórych to nawet cierpienie może mieć taki swoisty urok. Osobliwy, bo osobliwy, ale niektórzy ludzie mają takie tendencje do umartwiania się, samoudręczenia, samokarania się. No, w skrajnym wypadku muszą skorzystać z pomocy specjalistycznej, żeby się z tym uporać. Ale w zdecydowanej większości sytuacji ludzie sobie w ten sposób żyją i bynajmniej nawet nie ocierają się o żadnego choćby psychologa. No więc skala tego zjawiska jest zatrważająca. No więc przyjrzyjmy się teraz kilku takim punktom, które mogłyby właśnie posłużyć do unieszczęśliwiania się. No jednym z takich historii jest niewłaściwe bardzo jakieś takie hardkorowe podejście do odrzucenia. No, właściwie tu już poeci o tym bardzo wiele napisali, i nie tylko poeci, bo i pisarze pisali o tym, jaka to jest straszna historia, gdy człowiek zostaje odrzucony, gdy przeżywa zawód miłosny. Cierpi w wyniku tego, że kocha bez wzajemności. No więc można powiedzieć, że literaci wszelkiej maści, tak wybitni pisarze, jak i jacyś dyletanci grafomani, jakby sprzedają taką naukę, że właściwie miłość to jest takie wielkie źródło cierpienia i rozpaczy. W ogóle no, z wyjątkiem może komedii romantycznych, które popadają w inną skrajność, o miłości często myśli się jako o czymś, co prędzej czy później jakoś sprowadza na człowieka jakiś rodzaj nieszczęścia, lub co najwyżej pozwala ona na, na, na doprowadzenie do sytuacji, w której nowy człowiek przychodzi na świat, tak? No bo w wyniku zakochania. Ludzie doprowadzają do poczęcia nowego potomka, no i w rezultacie przychodzi to dziecko na świat. No ale ludzie mają bardzo drastyczny stosunek do odrzucenia, bardzo mocno go przeżywają, strasznie się tym przejmują. No, a mając takie podejście, no to przeżywają właściwie całą tą historię ze 20 razy mocniej niż jest to nieodzowne, no i wielokrotnie dłużej niż osoby, które no przyjmują to na klatę, wiedzą, że to jest część tego procesu, że związki to nie jest tylko ich piękny początek, czy też prozaiczny środek, ewentualnie, ale to są też finały i to jest wpisane, cały ten proces tak bywa. Nie jest to wszystko absolutnie nieuchronne, ale większość relacji, które mamy, Rozpadają się, no tak to po prostu wygląda. Zanim się spotka osobę, z którą się człowiek zdecyduje być dłużej, no to no, kilka różnych rozstań zwykle przeżywa. Jasne, to jest naturalne, że osoba przeżywa pewną żałobę po rozstaniu, no ale niektórzy naprawdę robią z tego gigantyczną tragedię i totalny dramat, a przecież nie jest to nieodzowne. Kolejna sprawa, o której chcę tu powiedzieć, to fakt, że no niektórzy ludzie rodzą się z bardzo dobrymi genami. No, i mają też szczęście dorastać w takim no, mocno przyzwoitym środowisku, które no, korzystnie na nich wpłynęło, w tym sensie, że ten zalążek potencjału intelektualnego rozwinął się w nich i osiągnęli wysoki poziom ilorazu inteligencji. Natomiast niektóre osoby robią z, te, z, tej, z tej kwestii bardzo zły użytek swój intelekt, swoją inteligencję wykorzystują w taki sposób, że właściwie jakby burzą kontakty z innymi ludźmi, nikomu nie odpuszczą, wywyższają się, bywają aroganccy, zarozumiali, przemądrzali, tak? Więc jak zachowują się jakby pozjadali wszelkie rozumy. Ja się wcale nie dziwię, bo rzeczywiście ktoś, kto jest bardzo inteligentny, no to ma wokół siebie ludzi, którzy, którzy no nie są, którzy są mniej albo dużo mniej pojętni od niego. Więc ktoś taki może odnosić momentami wrażenie, że żyje w świecie wśród, wśród osób, no niezbyt pojętnych. No i może to być dla niego źródłem frustracji, ale tą swoją inteligencję może wykorzystywać z pożytkiem, tak żeby się z ludźmi umieć dogadać, żeby wychodzić naprzeciw ich oczekiwaniom, nie mówić do chińczyka po francusku, a do Francuza po chińsku, tylko dostosowywać jakość komunikatu i styl tej komunikacji do osoby, do adresata. Na no, ktoś inny może lansować jakimś żargonem czy też mówić w sposób jakiś taki trudny i złożony, żeby, nie wiem, jakoś udowadniać komuś swoją inteligencję i pokazywać ją i się nią chwalić. No i w rezultacie taka osoba raczej nie zyskuje sprzymierzeńców. No, ewentualnie w jakimś kręgu profesorów, gdy prowadzone są dysputy na wysokim poziomie abstrakcji albo gdy pisane są prace naukowe, to, to wtedy to się może przydać, ale no nie w codzienności. Także no niektórzy rzeczywiście unieszczęśliwiają się, jakby na siłę. Właśnie no, robiąc bardzo zły użytek ze swojej inteligencji. Zresztą nawiasem mówiąc, mogę Państwu powiedzieć, że niektórzy tak powiadają, że właśnie no, zdarzają się bardzo utalentowane jednostki, które jednak no, nie mogą się doczekać profesury na żadnym uniwersytecie. No i takie słyszałem też opinie w środowisku naukowym, że być może zbyt przystępnym językiem ci ludzie piszą książki. No bo nie wiem, czy państwo mieli kiedyś do czynienia z taką, takim typowym opracowaniem jakiegoś tematu, z jakąś pracą naukową, no pisaną przez, przez doktora czy przez profesora. To jest zupełna nowomowa i oczywiście człowiek, który jest wtajemniczony jest w stanie to pojąć. Natomiast no, zwykły śmiertelnik no, nie jest w stanie najprawdopodobniej w ogóle przez coś takiego choćby przebrnąć. No więc jeżeli ktoś w ten sposób Funkcjonuje, a zdarzają się takie osoby, ja nawet je czasem widuję gdzieś w środowisku, takie osoby, które no, mówią tak, jakby pisały pracę naukową, a, ale przecież to nie jest jakby kontekst, ujawniają pewne swoje różne takie tam cechy, przez to nie będę może rozwijał tego tematu. No ale w każdym razie raczej nie zjednują sobie ludzi, tylko no, właściwie tworzą sobie wrogów. Kolejna sprawa. No to jest taki patent, który stosują niektórzy ludzie bez, bezgranicznie, tak? bez, nie, bez okiełznania tego, mianowicie porównywanie się z innymi. I to nie takie porównywanie się sprawiedliwe, że na przykład sobie sprawdzę swoją liczbę, swoją, swoją wysokość zarobków ze średnią, czy też z medianą zarobków w moim kraju, żeby tak wiedzieć mniej więcej, gdzie ja się na tej liście znajduję. Tylko porównują się ludzie na przykład z bogaczami, z osobami w swoim wieku, które jakieś nieprawdopodobne historie osiągnęły, nie zastanawiając się, jak to do tego doszło, jak to się stało, jakie miały zaplecze, kto im pomagał ewentualnie, albo jaki mieli fart, jaki to Ułamek procenta zadecydował o tym, że coś się powiodło. No tylko powiedzmy, 30 latek porównuje się z kimś, kto w tym samym wieku ma jakąś willę, nie wiem, albo nie wiem, już ma wspaniałą rodzinę, natomiast ta osoba porównująca się z jej jeszcze nie ma. No i takie porównania do jakichś celebryktów, do jakichś nowobogackich biznesmenów, do ludzi z Instagrama, do ludzi na fejsie, no powoduje, że człowiek się zaczyna dołować. Nie wiem, ludzie się katują, nasiąkają tymi informacjami, jak żyją gwiazdy z Hollywood, jak żyją jacyś znani piłkarze, jakie to życie mają ich żony i tak dalej i tym podobne. No i to nieuchronnie prowadzi do, do jakiegoś poczucia, no nie wiem, rozczarowania sobą czy frustracji. Nawet jeżeli ktoś postara się i weźmie takie postanowienie, żeby, żeby się nie porównywać, to jest w pewnej mierze proces automatyczny i on tak czy owak się odbywa, więc może warto byłoby trochę przystopować i no nie narażać się na te bodźce, które to wywołują, i trochę ograniczyć ekspozycję siebie na no właśnie te zestawienia z innymi ludźmi. No a poza tym, jeżeli się ktoś na tym porównywaniu się przyłapie, to dobrze byłoby być może trochę okiełznać rumaki, ugryźć się w język i zadać sobie pytania, na co mi to, a, do, a co to wnosi, a dlaczego mi to jest potrzebne, i w ogóle dlaczego miałbym to robić? Co za krytyński pomysł, żeby te porównania tu uskuteczniać. Także może lepiej byłoby się skupić na tym, co jest tu i teraz, i na sobie, i na tym, co mam, i za co mogę być wdzięczny, zamiast mieć do siebie stale pretensje o to, że nie jestem kimś innym, na miejscu kogoś innego. Ok, to przejdźmy dalej. Teraz tak, niektórzy, zwłaszcza mężczyźni, lubią, lubią konkurencję, lubią też ryzyko. No więc w sytuacjach, kiedy można właśnie jakoś uczestniczyć w, jakiś, w jakimś konkursie, że tak powiem, chociaż panie też, też pod tym względem przejawiają swoje tendencje, może to wy, wy, wydaje się trochę inne i przebiega trochę inaczej, no ale ludzie mają taką tendencję do uczestniczenia w jakichś wyścigach szczurów, czy to w korporacji, czy to nawet w rodzinie, kto ma więcej dzieci, albo kto szybciej dziecko sprowadzi na świat, albo kto będzie miał, nie wiem, ciekawiej urządzone mieszkanie, no ludzie znajdują konkurencję nawet tam gdzie ich nie ma konkurencję w sensie no pewna kategoria jakby tutaj konkursu tak no i konkurencję w sensie takim, że, że konkurują z innymi ludźmi, chociaż ci ludzie wcale niekoniecznie mieliby być tym zainteresowani. No, to jest takie trochę nieszczęście, bo no, ludzie próbują się tak podbudować, tak dowartościowują się tym, że jakoś wygrywają w tych konkursach. Natomiast no, gdy się uzależnia od tego, no, to zaczyna to prowadzić do, do jakiegoś poczucia nieszczęścia, niespełnienia, zawodu, rozczarowania czy frustracji, więc w perspektywie długoterminowej to jest słaby deal. No, ale wiadomo, no to też daje tak, takiego kopa, jest takie uderzenie adrenaliny, gdy się konkuruje z kimś, gdy się uczestniczy w wyścigu szczurów, nie do tej hierarchii zawodowej, się tam człowiek wspina, może być tym zaobserwowany bez reszty. Właściwie no, cały swój wolny czas poświęcać na rozwój, kształcenie, po to, żeby jeszcze uzyskiwać lepsze wyniki. No a tymczasem na dłuższą metę może to powodować jeszcze wyższy poziom stresu, niż to jest potrzebne. No i ci ludzie czasem nie tylko bywają nieszczęśliwi, ale no, jakby realizowanie się i osiąganie wielkich nieprawdopodobnych wyników w jednej sferze często odbywa się kosztem innych sfer. Czyli, jeżeli ktoś poświęca się bez reszty karierze, to czasem ucierpi na tym w jakimś stopniu, a niekiedy wręcz drastycznie jego sfera prywatna, jego życie osobiste. No, jeżeli ktoś non-stop spędza czas w robocie, a nie czas z rodziną, no to prędzej czy później ta rodzina zostanie no, utracona właściwie, tak? albo te więzi rodzinne będą bardzo mocno osłabione. Kolejna sprawa, o której chcę tu powiedzieć. To marudzenie i narzekanie. Można powiedzieć, że to jest taki nasz y, polski sport narodowy babcie spotykają się na osiedlu no i marudzą, a tu mnie boli tam u lekarza, znowu była kolejka a na poczcie pani nie wydała mi 10 groszy a w, a w supermarkecie no, powinni odrywać od pomidorów te małe zielone gałązki no bo wie pani, jak, jak jakby ktoś ostatecznie to wszystko zważył to w przypadku tony tych pomidorów to ten, ten, ten nieuczciwy sklep zarabia jakieś grube pieniądze no i ludzie tak bez końca marudzą, narzekają Jakieś źle, mają pretensje do świata i do innych. I poniekąd pełni to jakąś tam pożyteczną funkcję, powiedziałby psycholog społeczny. No bo gdy ktoś niewiele jakby może zdziałać i zrobić z daną sytuacją, to czasem, gdy tak troszkę sobie ponarzeka, to da upust swoim emocjom i jest mu nieco lżej. Gorzej, jeżeli to się staje takie nawykowe i ludzie w rezultacie całkiem rezygnują z podejmowania działań, które mogą wprowadzić jakieś realne zmiany na rzecz. Narzekania. No łatwiej jest narzekać, ronić łzy, mieć pretensje jakoś no, cały czas wskazywać jakieś niedostatki, czy niedobory w czymś, w jakiejś dziedzinie życia społecznego, czy życia publicznego, że coś nie działa jak należy, że coś jest niefajne. To jest bardzo proste, można to robić bez końca, ale czy to powoduje jakieś zmiany? Najczęściej dalece ograniczone, no chyba, że jakiś polityk podchwyci trend, no i próbuje ewentualnie go wykorzystać, żeby dorwać się do władzy. Natomiast w 90% w procentach przypadków, to narzekanie, no niewiele pewnie cokolwiek pomaga, a tylko psuje humor, psuje nastrój, jakby uwrażliwia człowieka na to, co jest niefajne, orientuje człowieka taki sposób, że on przede wszystkim zwrócony jest ku temu, co jest niefajne, no bo musi mieć przecież jakieś tematy, źródła informacji, więc, no po prostu, jakby widzi to, co chce zobaczyć, no i w rezultacie same jakieś niefajne historie, dostrzega rzadko, rzadko kiedy, obserwując coś pozytywnego albo choćby neutralnego, no bo to jest takie tam mało ciekawe w porównaniu do tych wszystkich bulwersujących rzeczy, które ta osoba stale dostrzega. Następny punkt. O którym chcę tu powiedzieć, no to jest rozpamiętywanie, żałowanie przeszłości, wszelkich niepowodzeń. W psychologii jest takie określenie jak ruminacja. Ten termin oznacza takie przeżuwanie tego, co się wydarzyło, to mogą być bardziej bieżące chwile, albo też y, historie z dalekiej przeszłości, no ale w każdym razie ktoś, jak takie zwierzątko przeżuwa, przeżuwa, aż to po prostu to życie traci smak, y, ciągle go to martwi, powoduje jakieś negatywne emocje, no i czeka dołuje, albo jakoś straszy, w każdym razie, no może też i napawać niepokojem, ale głównie to jest coś, co jest dołujące, co jakoś tak zasmuca, co jakoś tak zamartwia człowieka. No, i w ostatecznym rozrachunku, gdy ktoś ma taki zwyczaj, no to rzecz jasna, no zaczyna się zatręczać, litować nad sobą, urzalać, roztrząsać, co by było, gdyby podjął inną decyzję, albo zareagował inaczej. Odtwarza przeszłość w swojej głowie, mówiąc sobie, jakby rozegrał pewne sprawy, albo jakby odpowiedział na pewne kwestie dialogowe, które gdzieś tam występowały w dyskusjach z innymi osobami. Ale, szanowni Państwo, czy ktoś, z Was może mi wskazać przeszłość? Czy ona gdzieś konkretnie leży na mapie? Albo może macie ją gdzieś pod ręką i moglibyście mi podać jak pilota od telewizora? Gdzie ta przeszłość konkretnie się znajduje? No możecie mi ją pokazać? Ktoś może wskazać w tym momencie swoją głowę i powiedzieć, no tutaj jest. Nie, nie, no tam ewentualnie to są zmagazynowane wspomnienia, ale gdzie konkretnie jest przeszłość? O, otóż ona po prostu nie istnieje, nie da się jej wskazać. Owszem, w wyniku tego, co się działo, pewne rzeczy w tym momencie są, ale tak naprawdę sama przeszłość nie istnieje. Mamy tylko to, co jest przed nami. Tak, mamy tylko to, co jest przed nami w sensie przed naszymi oczami, a nawet nie to, co się gdzieś tam w przyszłości wydarzy, bo to też nie jest przesądzone. Także jest tylko to, co mamy tu i teraz, i na tym się warto skupić po to, aby ewentualnie chwilę później doświadczać czegoś innego. Ale w gruncie rzeczy przeszłość nie istnieje, jej nie ma i koniec finito mleko się rozlało, także nie ma co non stop, nieustannie, nieprzerwanie tego roztrząsać. Jeżeli ja poddam refleksji, że popełniłem błąd, a zatem w przyszłości wolam go nie popełniać, to jest w zupełności wystarczająca retrospekcja i nie ma co jakby tutaj brnąć w to godzinami, potem się zadręczać. Ludzie nie śpią z tego powodu po nocach. No, albo mają do siebie nieustanne pretensje, no, a to oczywiście bardzo negatywnie wpływa na ich poczucie własnej wartości. No, a czasem wręcz doprowadza do tego, że ludzie bywają zdołowani, no, ja ma, a niekiedy miewają wręcz depreche. No i kolejna sprawa to kwestia pielęgnowania urazów. Ktoś mi coś zrobił, coś niefajnego się zadziało. No więc żywię urazę. A to jest, sami Państwo pewnie wiecie, jeżeli komukolwiek, jeżeli kiedykolwiek Państwu się to zdarzyło, bardzo, chyba mogę tak to nazwać, parszywe uczucie. To jest bardzo parszywe uczucie, przykre, niefajne, a jednak ludzie w to wchodzą i żywią te urazy. I w rezultacie zapracowują na coś, co można by określić jako taki nieustający, nieustępujący spleen. Jest taka, taka fajna poezja Bodlera, taki konkretnie wiersz, który zdaje się ma tytuł Splin, może nawet kilka części tego była. No Bodler niesamowicie potrafił pisać o tym, jakie to życie bywa parszywe. E, także no, jeżeli kogoś to ciekawi, to może sobie zerknąć. W każdym razie zmierzam do tego, że no, lepiej sobie... Nie, nie po to, żeby wybielać ludzi, którzy popełnili jakieś błędy, którzy niefajnie się w stosunku do nas zachowali. Nie, nie chodzi o to, żeby ich wybielać. Nie trzeba też koniecznie ludzi rozgrzeszać czy im wybaczać. Wcale ja nie jestem wyznawcą tej teorii, że konkretnie trzeba wszystkim już na pewno wybaczyć. Wystarczy radykalnie zaakceptować to, co się stało. Nie zaaprobować, że fajnie, że ktoś mnie skrzywdził, tylko zaakceptować, że to miało miejsce, ale teraz życie toczy się dalej. No bo co ostatecznie możecie państwo zrobić? Silić się na to wybaczenie, jakieś rozgrzeszanie, albo może próby ukarania, albo no właśnie żywienie tej urazy, no ale bardzo mi się podoba w języku polskim właśnie to określenie, żywienie urazy. Swoim własnym myśleniem o danej sprawie żywicie tą urazę, a zatem jakby no rozgrzebujecie ranę, rozdrapujecie ją, i ten uraz staje się coraz głębszy i coraz bardziej bolesny, a więc lepiej pewnie byłoby w tym względzie przystopować, czyż nie? Następna sprawa, która, zwłaszcza myślę sobie, w ostatnim czasie się mocno nasiliła i jest bardzo często widoczna, to jest uprzedzanie się do płci przeciwnej. No istnieją rozmaite środowiska i ugrupowania, które szczują. No, kobiety na mężczyzn nasyłają i odwrotnie, są też środowiska, gdzie faceci się bardzo nastawiają negatywnie do kobiet, no i w rezultacie jedna płeć drugiej płci skacze do gardła, trwa wojna płci i jest totalny hardkor. Poza tym ja też obserwuję takie coraz częściej i coraz intensywniej występujące zjawisko, które jest określone jako mizogamia. Nie mizoginia, czyli nie pogarda czy wstręt patologiczny do płci przeciwnej, tylko mizogamia, czyli patologiczny wstręt do instytucji małżeństwa. Ja rozumiem, że może to się nie każdemu podobać, nie każdy może na danym etapie chcieć, nie każdy musi też potrzebować małżeństwa, nie każdy się też nadaje do małżeństwa, nie każdemu musi się wydawać, że małżeństwo jest dla niego instytucją jakąś taką sensowną, opłacalną, godną wysiłku. Niektórzy mają też prawo myśleć, że jest to przedsięwzięcie ryzykowne, albo że jest to przedsięwzięcie zupełnie nieopłacalne dla jednej z płci. Okej, okay, można w ten sposób do tego podejść. Wcale mnie to nie dziwi. Natomiast sami Państwo widzicie, że takie podejście znacząco różni się od mizogami. Tam już mamy do czynienia. Z taką hardkorową wręcz niechęcią, nienawiścią i tendencją do nawracania innych po to, aby broń Boże w to nie wchodzili, czy pogardzania wręcz ludźmi, którzy w to weszli. A gdy mamy do czynienia z pogardą, czy wręcz odczuciem graniczącym z nienawiścią, no to już sami Państwo widzicie, że to może być niebezpieczne i może popychać ludzi do różnych, to no niefajnych decyzji, no lepiej pod wpływem, aż tak. Skrajnych emocji pewnie niekoniecznie byłoby dobrze działać, bo to naprawdę może sprowadzić na no, no jakieś yy, niefajne historie do naszego życia, ale po co? No nie, to nie i koniec. Warto to sobie poddać refleksji, ocenić, zrobić bilans zysków i strat, skupić się na swoich potrzebach, oczekiwaniach, czego się naprawdę chce. To jest w porządku, jeżeli komuś nie pasuje, nie ma sprawy. Ale dlaczego miałbym nienawidzić? Czy jeżeli jest jakiś sklep, za którym nie przepadam, bo tam nie mam asortymentu, który preferuję, to ja mam go nienawidzić? Czy jeżeli nie lubię jakiegoś aktora, więc nie, nie oglądam filmów, w których on występuje, za, za szczególnie, no to co, to mam nienawidzić w ogóle tych, tych filmów? To jest bez sensu, to jest wyrzucanie swojej własnej energii w błoto, marnowanie swojego potencjału, bo nienawiść to jest taka energia, która no jest ponad miarę jakoś i ona się rozlewa na nasze funkcjonowanie, jakby zaraża nasz sposób myślenia, kształtuje jakieś no, postawy i, i przekonania, które niekoniecznie miałyby służyć. Także nie przeginajmy z tą nienawiścią, zwłaszcza w sytuacji, kiedy to jest po prostu nieadekwatne. Bo gdy ofiara nienawidzi swojego oprawcy, to jeszcze to wydaje się adekwatne, ale no nienawidzenie instytucji, no to jest o no, Znacie już Państwo moje zdanie na ten temat, także pójdźmy dalej. W każdym razie wiecie, że to uprzedzanie się... No, no powoduje, że tym bardziej człowiek dostrzega rzeczy, które mu się nie podobają, nie dostrzega tych, które mogłyby być neutralne lub pozytywne, no bo no działa ten mechanizm samospełniającego się proroctwa, że widzę to, co chcę, rozpoznaję to, co chcę i prowokuję, wywołuje to, co chcę, do mojego życia trafiają te osoby, których się spodziewam, że będą, które będą postępowały w taki sposób, jak podejrzewam, no i więc kółko się, jakie błędne koło się nakręca, no i właściwie jest coraz gorzej. Dobrze, a teraz przejdźmy dalej. Niektórzy ludzie kłamią nawet wtedy, gdy równie dobrze mogli powiedzieć, mogliby powiedzieć prawdę. No bo, no bo wydaje się, że może kłamstwo jest ciekawsze, albo kłamstwo jest łatwiejsze, albo nie, nie, lepiej nie, jakby nie ujawniać swoich prawdziwych intencji, swoich zamiarów. No więc kłamią, a w rezultacie nie są w zgodzie ze sobą. Ciągle gdzieś muszą pamiętać te swoje kłamstwa, no i nie mają przez to właściwie takiej realnej szansy na poznanie jakiejś takiej bratniej duszy i nawiązania prawdziwych przyjaźni. No bo do tego potrzeba takiego trochę odsłonięcia się, pokazania, jakim się jest, takiej spontaniczności. No a jeżeli ktoś cały czas kłamie, kręci, no i za wszelką cenę stwarza pewne pozory, zamiast być osobą spójną, autentyczną. No to rzecz jasna, wywołuje to po prostu jakieś takie przykre odczucia u otoczenia, które patrzy i tak widzi, co to za szopka, co to za udawanie, że to nie jest prawdziwe i że to w ogóle no, wydaje się bardzo sztuczne, więc ci ludzie już nabierają dystansu. No a poza tym, jeżeli cię przyłapią na kłamstwie, no to już wtedy trudniej będzie odzyskać ich zaufanie. Na domiar, złego, na domiar złego, nawet jeżeli ci się uda ich okłamywać, no to sam właściwie będziesz musiał jakby być takim niewolnikiem tej swojej maski, bo będziesz musiał stale w danej roli występować. No, jak żeś wykreował określony wizerunek, no to teraz będziesz musiał nim żyć. Czy ci się to podoba, czy nie? Może jesteś przybity, może jesteś smutny, może nie jesteś wystarczająco silny, no ale jak żeś pozował na twardziela, no to teraz kozaku nim bądź. No i nie możesz powiedzieć przyjacielowi, że, ci, że co ci leży na wątrobie, albo musisz być tym kozakiem na przykład, ale to można by tutaj tą historię te, tego udawania, tej nieautentyczności, tego fałszu, to tutaj jakby ca, całą tą historię rozwijać i mógłbym tutaj godzinami o tym gadać, ale myślę sobie, że na tym etapie to tylko to zaakcentuję. Że tak na dłuższą metę bycie nieautentycznym, czyli odcinanie się od swoich prawdziwych jakby oczekiwań, potrzeb, yy, tym bardziej jakby szukania probatu innych, zadowalanie innych, no powoduje, że człowiek właściwie coraz bardziej może stawać się nieszczęśliwy, a ta maska, którą sobie wybrał, może mu tak mocno już ciążyć, że właściwie on garba produkuje od tego noszenia tej maski na twarzy. No, wspomniałem już trochę o tym, ale teraz odrobinę ten wątek rozwinę. Mianowicie, niektórzy gorączkowo zabiegają o aprobatę i właściwie czynią z tego taki swój priorytet. To ma być ich szczytowe osiągnięcie, że wszyscy w ich otoczeniu będą ich podziwiać albo przynajmniej aprobować. Nie wystarczy im tolerancja ze strony innych. Nie wystarcza im sytuacja, w której rzadko kiedy ktoś miałby do nich jakieś pretensje, czy jakoś by ich skrytykował, albo, no, nie klaskałby z radości i zachwytu, tylko ma to być taka sytuacja, w której no, naprawdę jak najwięcej ludzi przez jak największy czas wpatrzy no, na nich z takim zdumieniem, e, podziwiając ich, no i oczywiście aprobując. Ale to jest strasznie męczące na dłuższą metę, to jest wręcz wyczerpujące. A nawet jeżeli ktoś, no, powiedzmy, by się z nami nie zgodził, czy miałby jakieś inne zdanie, czy ośmieliłby się nas skrytykować, no to co, to by automatycznie miało oznaczać, że ta osoba na przykład nas nie lubi? Albo że nas w ogóle nie aprobuje, może nie aprobuje pewnych naszych zachowań, naszych poglądów, opinii, czy tego, jak coś, nie wiem, wyrażamy, ale wcale nie musi to oznaczać automatycznie, że nie lubi nas jako ludzi. Nie jest to wprawdzie wykluczone, ale nie jest to też na pewno przesądzone. Także dobrze byłoby tak trochę przystopować, zwłaszcza, że do poszukiwania aprobaty no, sprawia, że człowiek nie funkcjonuje tak, jakby chciał, no bo musi się dostrajać do innych, dostosowywać jakby do cudzych oczekiwań. Czasem staje się taką chorągiewką na wietrze, w zależności od tego, przy kim przebywa, no to tam stara się, jakby dostosować, Tro, trochę się robi takim kameleonem. No i to naprawdę przybiera czasem kuriozalne rozmiary, i ludzie w prędzej czy później dostrzegają, że z tą osobą jest chyba coś nie tak, o, albo że ona jest nieszczera. No i te relacje takiego człowieka, choćby nawet stawał na głowie dla tej aprobaty, mogą się sypać. A, a jeszcze jest inna strona tutaj tej sprawy, mianowicie ktoś może być naprawdę bardzo dobry w poszukiwaniu aprobaty i naprawdę bardzo wiele umieć zrobić, aby ją uzyskać, ale kogo to w takiej sytuacji przede wszystkim będzie ściągało do życia tej osoby? Ludzi, którzy chętnie to będą wykorzystywać. Jeżeli ktoś desperacko stara się o aprobatę. No to w otoczeniu takiej osoby pewnie trafią się ludzie, którzy właśnie będą bardzo chętnie tutaj instruować tą, tą osobę, co trzeba zrobić, żeby być aprobowanym. Będą nią manipulować, używać do swoich celów, będą nią ją, ją dominować może, albo próbować kontrolować takiego człowieka. Także no, nadmierna potrzeba aprobaty, taka przesadna, wyolbrzymiona, no, może sprowadzić na człowieka nieszczęście więc nie polecam, oj nie polecam. Są ciekawsze pozycje w menu i warto pewnie z nich skorzystać. No dobrze, to teraz kolejna sprawa. Niektórzy ludzie są wobec siebie nie tylko nieżyczliwi, nie tylko nie są w dobrej relacji z samym sobą, nie tylko nie dostrzegają swoich potrzeb, nie mają jakby kontaktu ze swoimi potrzebami czy z emocjami, ale są wobec siebie wręcz sur, nie tyle surowi, są bezwzględni właściwie i okrutni. Traktują samych siebie jak takiego własnego niewolnika, stoją nad sobą z batem i zaganiają się do roboty, myślą w kategoriach powinności, że muszę, że powinienem, że trzeba, że należy, nie, że co bym chciał, co bym wolał, że co mi się opłaca, czy co było dla mnie dobre, czego oczekuję, jakie mam wartości, tylko co trzeba, co należy i tak z batem nad sobą stoją, jakby było się własnym niewolnikiem. Nie wolny nie wolny no wspaniałe życie będąc nie niewolnikiem, no, 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 tylko pogratulować. Także, no, jeżeli człowiek ma tak kiepską relację ze sobą, no to prędzej czy później można powiedzieć, że dół, taka deprecha, czy jakiś splin, albo jakiś kłopot z poczuciem własnej wartości jest właściwie. Gwarantowane. Czasem ludzie, w wyniku tego, że mają takie do siebie podejście, no starają się być totalnie samowystarczalni, ze wszystkim zawsze radzić sobie samemu, nigdy nie prosić o pomoc, bo mają wrażenie, że prośba o pomoc jest oznaką słabości. No więc jeżeli się nie umie delegować zadań, czy korzystać ze wsparcia innych osób, nie daje się sobie prawa do tego, aby jakoś kogoś o coś zapytać, poprosić, bo się człowiek obawia, że przez to wypadnie na słabe usza, a wyjdzie na słabe usza, albo że zostanie odrzucony i będzie go to jeszcze bardziej bolało, no to w ostatecznym rozrachunku taki człowiek właściwie funkcjonuje sam jak palec. Jest skazany na siebie, na samotność, no, a skoro traktuje siebie tak surowo, no to to samotność bywa dla niego bardzo dotkliwa. A przecież nawet największe firmy na świecie czasem korzystają ze wsparcia. To się nazywa outsourcing tak Mają miliardy dolarów i teoretycznie mogliby szkolić własnych pracowników, przygotowywać ich, ale po co? Przecież mogą wyciągnąć rękę i skorzystać z czyjejś pomocy. No na pewnych zasadach to się wiąże z pewną konsekwencją, z gratyfikacją, ale też są inne różne umowy. No więc nawet największe koncerny to robią, jakoś nie uznają tego za oznakę słabości, ale pojedyncza osoba, jednostka, jeżeli tak dobrze sobie to wkręci i takie przyjmie założenia na ten temat, no to naprawdę nawet w skrajnych wypadkach, ekstremalnych sytuacjach zdolna jest do tego, by nie poprosić o pomoc. Nawet gdy już wpadnie w bagno po szyję, nie korzysta ze wsparcia. No a to jest oczywiście sytuacja dramatyczna. Następna rzecz, o której też tak między wierszami tutaj jakby napomknąłem, to jest kwestia własnych potrzeb. Czasem ludzie w dzieciństwie przeżywali takie dramaty, takie chaosy. Takie trudne mieli położenie, że właściwie no nie mogli jakby skupiać się na własnych potrzebach, no bo nie było tam na to miejsca na zaspokojenie własnych potrzeb. Zawsze ktoś inny miał jakieś ważniejsze potrzeby, czy to rodzic cierpiący na chorobę alkoholową, którym stale trzeba było się jakoś zajmować, opiekować, odprowadzać, doprowadzać, wyręczać, usprawiedliwiać, i w centrum uwagi danej rodziny był właśnie problem alkoholowy danej osoby, albo jeszcze inne dolegliwości, albo jeszcze inne sytuacje. Sytuacje bardziej może nie mniej, mniej trudna, ale bardziej zrozumiałe. No na przykład, jeżeli jedno dziecko zachorowało, no to pozostałe dzieci w rodzinie, jakby no siłą rzeczy, są w trudniejszym położeniu, bo rodzic może trochę mniej jakby zajmować się nimi w porównaniu do dziecka, które bezwzględnie tego wymaga. No ale z różnych względów bywa tak, że ludzie tak troszkę się odcinają od swoich potrzeb i o nich zapominają nie zgłębiają tych swoich oczekiwań, tylko raczej stale starają się wychodzić naprzeciw cudzym oczekiwają zajmować innymi, wchodzą w taką rolę matki Teresy albo matki polki i wszystkich zadowalają, ale o sobie to jakby zapominają, bo się siebie stawiają na ostatnim miejscu. No a w takim wypadku no to faktycznie te potrzeby mogą być po prostu bardzo mocno zaniedbane. Ja rozumiem, że to wymaga odwagi takiej wewnętrznej, żeby się chcieć skonfrontować ze stanem zaspokojenia własnych potrzeb i w ogóle uzmysławiać sobie te potrzeby. Wygodniej jest tego nie robić, to jest łatwiejsze, ale no, faktycznie, no, gdy człowiek się zmierzy ze swoją potrzebą, no to musi czasem. Przyznać, że ona jest bardzo słabo zaspokajana, a poza tym, że w najbliższym czasie nie zapowiada się na zmianę tej sytuacji, albo że no nie wiem, na 10% się udają zaspokoić, to nie jest pokrzepiające. To może samo w sobie stanowić źródło pewnej frustracji, ale lepiej wiedzieć i znać ten stan rzeczy i wiedzieć na czym się stoi, bo ewentualnie można coś z tym fantem w perspektywie dłuższego czasu próbować zrobić, aniżeli całkowicie zapominać o tym, zapominać o swoich potrzebach i starać się uszczęśliwiać innych, bo to jeżeli jest ponad miarę robione, no to często zaczyna przybierać taką postać uszczęśliwiania innych własnym kosztem albo pomimo osobistego nieszczęścia. No a to znowu ściąga do nas ludzi, którzy bywają roszczeniowi, którzy chętnie będą nas eksploatować, którzy nie respektują naszych granic, którzy nasze potrzeby to mają w głębokim poważaniu. No a chyba nie do końca jest to dobry pomysł, żebyś łączyć się w pary z takimi osobami, ponieważ to prowadzi do różnych niefajnych następstw, których nie muszę tu chyba omawiać, była łatwo sobie wyobrazić. Kolejna rzecz, która często występuje, kojarzy mi się z taką komedią, w której występował, jak on się nazywał ten aktor, orany zapomniałem, Williams, chyba Williams on się nazywał, i tam była taka scena, że ten facet podsunął komuś przed twarz rękę, na której dłoń, tak, na której były wyciągnięte cztery palce. I ten facet tak blisko, koło nosa, tak machał, tak podsunął tą rękę. Mówi, no ile widzisz palców? Ile widzisz palców? Ten ktoś mu odpowiada, no, 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 cztery widzę. A ten Williams, będąc lekarzem, zdawał sobie sprawę z tego, jak ludzki wzrok działa, i tak mu powiedział: Nie, nie, stary, skup się, ile widzisz palców? No i rzeczywiście, jak tak z bliska patrzymy na nasze, pal na nasze palce, to, to nie widzimy ich raczej cztery, tylko one tam się, tak troszeczkę nam się rozdwajają i widzimy ich dwa razy więcej. No, i to jest właśnie to, o czym chcę tu powiedzieć. Czasem ludzie skupiają się na problemie, zamiast skupiać się na rozwiązaniu. Rozwiązaniu tutaj tego pytania, tej zagadki, którą Williams podsunął, tak? Po prostu, kiedy jesteśmy tak, jakby już mocno w pewnych kolejnach, i tak w pewnych schematach funkcjonujemy i pewien mamy wzór postępowania, że trudno nam jest spoza niego wyjść, i właściwie, nawet jeżeli nam ludzie podsuwają, rozwiązanie pod nos. Nawet jeżeli to robią dziesięciokrotnie, dwudziestokrotnie czy stukrotnie na różne możliwe sposoby, to często niektóre osoby potrafią być całkowicie ślepe na to rozwiązanie. To jest bardzo frustrujące dla osób, które potrafią, które no, próbują podsuwać te rozwiązania. No, ale no tak to właśnie wygląda, że w pewnym momencie dopiero do człowieka coś może dotrzeć. Jakkolwiek niektórzy wcale nie próbują nawet mieć otwartego umysłu, nie próbują nawet jakby zakładać, że być może rozwiązanie gdzieś tam jest, tylko że ja go na razie nie widzę, więc może warto byłoby zacząć się żywo jakoś nim interesować i zanim rozglądać, tylko całkowicie skupiają się na problemie, na tym, co ich trapi, na ograniczeniach, na przeszkodach. No i w rezultacie, no tym bardziej mają wrażenie, że mają takie związane ręce i że właściwie najlepiej byłoby załamać te ręce i się poddać, bo tutaj się nic nie da z tym zrobić. Wpada się w takie poczucie bezradności, czy wręcz wyuczona bezradność się wówczas ujawnia. No i no, jak łatwo sobie wyobrazić, no niewiele daje się z problemami zrobić, bo właściwie jest się ich niewolnikiem. Także no, nie jest to zbyt dobry trop, a zatem no, warto podejmować świadomy wysiłek. Po to, aby szukać rozwiązań, a nie tylko mnożyć problemy. Ok? No i ostatnia, ostatnia, no może ostatnia lub przedostatnia sprawa, o której chcę tu powiedzieć, to taka tendencja do tego, aby bezgranicznie wierzyć własnym myślom, zwłaszcza tym negatywnym myślom. No na przykład a ktoś może pomyśleć, że jest nieudacznikiem, albo że jest dobanie, albo że tu się nie da z tym nic zrobić, albo że życie jest jakieś takie, no nie wiem, ohydne i parszywe. No i ludzie nie patrzą na to z pewną dozą krytycyzmu, tylko przyjmują to na wiarę. I tak trochę mylą, mylą jakby myśl z umysłem. Myśl nie jest umysłem. Możemy sobie przysiąść na zamówienie, pomyśleć, co byśmy chcieli. No nie wiem, że, że jestem multimilionerem, mogę pomyśleć, ale to mnie nim nie czyni. Nie czyni mnie też nieudacznikiem myśl, że nim jestem, na szczęście, bo to działa w obie strony. No i spójrzmy prawdzie w oczy. Myśl nie jest umysłem. Myśl nie jest nami. Więc te rzeczy, które nam przychodzą do głowy, no warto poddawać takiej refleksji albo tak spoglądać, Czasem na nie z dystansu, z pewną rezerwą, patrzeć trochę jak na takie liście, które przepływają po rzece. I one są, ale zaraz nadejdą inne. Może niektóre liście jestem w stanie sobie wywołać sam, jak potrząsną odpowiednią gałązką, a czasem te myśli, jak takie właśnie jesienne listki spadają, i to są tak zwane myśli automatyczne, które przychodzą nam do głowy i są takie niezamówione. No i niektóre są ponure, inne nie są, ale w każdym razie, no jeżeli będziemy tak bezkrytycznie przyjmować je na wiarę w 100%, w 100 będąc przekonanym, że to jest prawda no to zwiastuje tu duże problemy. Zwłaszcza, gdy te myśli zaczynają się robić negatywne, albo jakoś straszące nas. No to później możemy zacząć doświadczać zaburzeń nastroju, takich jak depresja, albo zaburzeń lękowych, takich jak rozmaite fobie, czy rozmaite inne zaburzenia lękowe, jak lęk uogólniony, czy z napadami paniki, no i tak dalej, i tym podobne. Więc to no, nie polecam, nie polecam. No, najprawdopodobniej większość z Państwa nie doświadczy zaburzeń, ale ale no samo wierzenie bez 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 takie Bezrefleksyjne przyjmowanie na wiarę własnych myśli wszystkich no może powodować y, duży dyskomfort. A zatem pewnie lepiej byłoby sobie spróbować to odpuścić i zastępować pewne zapatrywania alternatywnymi myślami, które przynajmniej są neutralne, bardziej realistyczne, a jeżeli by się dało, no to może jakieś takie bardziej życzliwe i wspierające, niekoniecznie hurreoptymistyczne, optymistyczne, bo to nie chodzi o to, żeby wciskać sobie kit albo na siłę zakładać różowe okulary, ale przynajmniej jakieś takie pokrzepiające, pożyteczne, które w danym momencie do czegoś mi służą. No bo nasze myśli mają być elastyczne, mają nam czemuś służyć. W danej sytuacji dana myśl, może dana, dane rozumienie pewnej sprawy może być pożyteczne, ale w innej sytuacji może być dla nas destrukcyjne i szkodliwe. Więc ci, którzy wykazują się dużą odpornością psychiczną, potrafią dostosować swój sposób rozumienia pewnych zjawisk do sytuacji, po to, aby móc w tej Sytuacji jak najlepiej się odnaleźć. No i ten trop polecam. I coś tutaj jeszcze sobie zanotowałem. Aha, no niektórzy ludzie w ogóle siebie nie akceptują. Znaczy. Nie tylko y, mają sobie jakby za złe, że w ogóle w jakiś sposób określony nie funkcjonują, ale tak gruntownie y, mają do siebie ogromne pretensje. Mogą siebie wręcz nienawidzić za wygląd, za brak określonego statusu, za brak odpowiedniego wzrostu, czy za brak odpowiedniego rozmiaru jakiejś części ciała, albo no, za brak jakiejś od, o, określonej odpowiedniej przeszłości, czy też za to, że ta przeszłość była określona i niefajna. No i to wszystko bardzo mocno ciągnie poczucie własnej wartości człowieka w dół. Do jakiegoś takiego, no nie tylko w dół, że w, w kierunku tej strony, jakby planety, ale do dołu, w sensie, do dziury, takiej jamy potwornej. No, a nie jest to za wesoła sytuacja, więc dobrze byłoby starać się podejmować wysiłek zmierzający do, te, do tego, aby temu przeciwdziałać. Niekoniecznie od razu popadając w jakąś pychę arogancję czy, czy, czy jakiś narcyzm, bo chociaż ludzie właśnie sobie tak często radzą. Nie wiem, czy Państwo wiecie generalnie, że za narcyzmem właśnie kryje się takie poczucie nie do, bycia nie dość dobrym, więc że kompensuje sobie to odczucie y, zachowaniami czy sposobem myślenia, który jakby ukazuje go jako taką omnipotentną osobę, która jest wszechmogąca, tak? która wszystko jakby ogarnia, jest najlepsza i tym podobne i tak dalej. No i te myśli poniekąd chronią przed tym wrażeniem, że nie jest się wystarczająco dobrym no ale ponieważ to jest niezwykle karkołomne przedsięwzięcie i trzeba sobie no naprawdę no bardzo dużo jakby takich koncepcji podsuwać aby no w końcu się nimi oczarować, zahipnotyzować nimi no to sami Państwo wiecie pewnie jak ostatecznie osoba narcystyczna może funkcjonować jakby zupełnie była oderwana od rzeczywistości, miała o sobie no wygórowane nadmiernie mniemanie, jakby była totalnie egocentryczna, jakby skupiona na siebie, jakby świat miałby się kręcić Wokół niej ta osoba no, doświadcza czasem ostatecznie jakichś strasznych dołów czy frustracji. Rzadko kiedy takie osoby przybywają w takim skrajnym stanie do psychologów czy psychoterapeutów. Ponieważ no, im się zdaje, że to świat ma problem, że to ludzie są głupi, beznadziejni, że to są idioci, że, że oni są przeszkodą i to, że z nimi trzeba było coś zrobić, to że właściwie oni powinni pójść do, nie, nie do terapeuty czy psychologa, tylko od razu ich wszystkich do psychiatry, bo to ja tutaj jestem poszkodowany czy zraniony. Natomiast to jest skrajne nasilenie narcyzmu. W, w, w przyrodzie zdecydowanie częściej występuje rys narcystyczny, czyli no nie od razu zaburzenie osobowości, tylko coś takiego łagodniejszego. No, a ten rys, czy nawet już łagodne zaburzenie. No to jest bardziej subtelne, to niekoniecznie od razu się w pierwszej chwili musi rzucać w oczy. No ale w perspektywie czasu, jeżeli obcuje się z taką osobą, to jest to dostrzegalne. No osoby z rysem narcystycznym, no to są takie osoby, które na przykład bywają uzależnione od hazardu, no bo potrafią sobie tak jakby wkręcić, zahipnotyzować się tą wizją, że trafią, tak, Tę jakąś wielką wygraną, jakiegoś niesamowitego jackpota. Że, że wygrają, tak, że będą tą niezwykłą jednostką, której się uda to trafić, chociaż szanse ta osoba oczywiście ma takie same jak wszyscy inni, czyli no bliskie zero. No, ale taki człowiek i tak może swoje robić, no i w rezultacie no, bardziej być uzależniony od tej fantazji niż od samego tego jednorękiego bandyty, ale jednak to ostatecznie prowadzi do tego, że ten człowiek spędza przed tym automatem długie godziny i wyrzuca nam ciężkie pieniądze. No, a jeszcze jakby przykre jest to, że ten rys narcystyczny jest dosyć trudny w leczeniu. Więc no, nie ułatwia to położenia tych osób, no, a skutki bywają no, nie za ciekawe, delikatnie mówiąc. Także, szanowni Państwo, może nie wpędzajcie się w ten kanał i jeżeli jesteście skłonni, to zamiast litować się na sobą, nad sobą, raczej postarajcie się sobie współczuć. Zamiast siebie katować, gryźć, samokarać czy jakoś obwiniać, próbujcie wobec siebie być przynajmniej neutralni, a może lepiej jak taki życzliwy przyjaciel. Ktoś, kto was wspiera, wam kibicuje, a nie ktoś, kto kopie leżącego i stoi nad wami z batem. No i tym tropem radziłbym podążać, bo w przeciwnym wypadku, no to chcąc nie chcąc, u jakiegoś psychologa będziecie musieli wylądować. No, a przecież nie jest to chyba wasz cel, ok? No dobrze, z mojej strony to tyle. Dziękuję za uwagę. Strzeżcie swojego szczęścia. Przede wszystkim broniąc się przed nieszczęściem. Do usłyszenia.